wstawionym układzie zastosowaliśmy silnik klatkowy trójfazowy o mocy 750 W. Wszystkie elementy są umieszczone w rozdzielnicy na dwóch szynach TH35. Na pierwszej szynie umieściliśmy włącznik nadmiarowo-prądowy B6, pierwszy przekaźnik czasowy z funkcją opóźnionego wyłączenia, drugi przekaźnik czasowy z funkcją opóźnionego załączenia, czerwoną lampkę sygnalizującą oraz dzwonek, które będą sygnalizować gotowość silnika do pracy, zieloną lampkę sygnalizującą pracę silnika, styki sterujące pracą silnika lewo-prawo z pierwszego miejsca oraz przekaźnik, przetwornik AC-DC, który będzie zasilać dzwonek oraz lampkę. Na drugiej szynie umieściliśmy litwę PE oraz N, wyłącznik silnikowy, dwa styczniki sterujące pracą silnika lewo-prawo oraz styki sterujące pracą silnika lewo-prawo z drugiej pozycji. W dodatkowym mocowaniu znajduje się dzwonek, lampka kontrolna, choinki, wyłącznik sterujący choinką i lampkami oraz przycisk bezpieczeństwa. Włączamy wyłącznik silnikowy oraz włącznik naprądowy. Pierwszy przekaźnik czasowy z funkcją opóźnionego wyłączenia sygnalizuje nam gotowość silnika do pracy poprzez czerwoną lampkę sygnalizacyjną oraz dzwonek. Po upływie określonego czasu, w naszym przypadku 10 sekund, pierwszy przekaźnik się wyłącza, włącza się drugi przekaźnik czasowy z funkcją opóźnionego załączania i zaczyna działać nam silnik oraz zielona lampka sygnalizacyjna. W tym momencie możemy sterować silnikiem z dwóch miejsc. Mamy tutaj styk samopodtrzymania. Silnik działa tylko w momencie, kiedy trzymam ten styk. Przetwornik AC-DC, który jest wstawiony 24 V, zasila nam dzwonek oraz lampkę. Za pomocą wyłącznika sterujemy lampkami, dzwonkiem oraz choinką. Po wciśnięciu przycisku bezpieczeństwa wyłącza nam się cały obrót.